Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mortal Kombat X, tak? Wracamy po przerwie i dzisiaj zajmiemy się już chyba 10 rozdziałem, już jeden z końcowych rozdziałem, w którym będziemy sterować Raidenem. Okej, i tutaj tą scenkę już widzieliście, więc już zaczynamy bez problemu. O Jezu, ja nie wiem, ja nie umiem grać Raidenem. Rzadko nim grałem i nie mam pojęcia, jak się nim gra. Okej, mam prześwietlenie, mogę wykonać. Nie udało się. O, tak, to jest u Raidena najfajniejsze, tylko... ja jeszcze to wykonaj dobrze, człowieku. Znaczy wykonaj mniej więcej wiedzą... O, wow, to też było fajne. Dobra, nie będę kombinował, bo zaraz przegram. A wolę ten grać tak jak powinienem. O kurde, nie udało się. Peszek! O, udało się. Tak, ciągle nie wiem jakim cudem. Może się później ogarnę w tej kwestii. O, to wow, to też było fajne. To jest fajne. O, właśnie. W ogóle on wydaje dziwny okrzyk podczas mówienia tego. Jakiś taki... dziwne. Kurde. No, złap go. Złap go, chłopcze. Dziękuję. Dziękuję. Super. You will return to the wastes with no pride. Step aside. Ej, napisy się zbugowały. Wow. Epickie. Such power. What are you, Raiden? I am of truth and light. I protect Earthrealm. This one cares not for Earthrealm. I worship no gods. W ogóle ona mówi dworach o sobie jak ta istota, więc nie wiem, ona siebie traktuje jako ktoś, osoba trzecia taka jakby. Nie wiem, to jest dziwne. O, w każdym razie walczymy z dworach. To tak, mutafufa, mutafufi. Tak, znam już te gierki z tymi mutafufa. I w sumie one mnie zaczęły ostatnio nudzić. Znaczy, tak oba dworach jest moją ulubioną postacią, ale tej mutafa, mutafufi, to... znaczy, fajne... No, nie wiem, jak to powiedzieć. Fajne, nie fajne to jest już powoli. Ale i tak ona jest najlepszą postacią. Wow, już myślałem... w ogóle to tak wyglądało, by miała zaraz X-Ray'a wykonać. X-Ray! Yeah, udało się. On ma potężny, podobno. Wow. Epickie. To, co tu się działo, to było epickie przed nim. Au! Dwora! Nie pozwalaj sobie, kobitko. Tak, twoje mutafufanie, coś nie... Okej, okay, udało się. Spoko. Spoko, spoko, loko. They were not so vexing. All sneers and growls. Let us free those aboard this vessel. Then you will find the second ship. Where will you go, Lord Raiden? The tournament begins soon. Join me as soon as you are able. We will succeed, Lord Raiden. Of that, I am certain. Właśnie ten Raiden to nie za bardzo kim on jest. Czy on jest bogiem, czy... Nie wiadomo. No znaczy, no on jest jedną z potężniejszych postaci w tej grze. Taką bardziej właśnie trochę taką nadboską. Rachel.
Nie Shino, wypier... papier. To jest Shinnok i Dvorak? Yet another of your allies falls to me. When he dies, I will claim. A to jest Johnny Cage i... You know not his power. I w ogóle dużo osób. Kung Lao, Kitana, Sindel, Lin Kang. I chyba tam była Dvorak też. I would not boast of victory prematurely. I have already won, Raiden. Raiden, nie poddawaj się, chłopcze. Znaczy, chłopcze. A, ojej, co go tak kopiecie? Bezczelnicy. Wow, epickie. Kung Lao, desist. I serve Shinnok and the Netherrealm. Because Shao Kahn murdered you. Something you allowed to happen. I will not be so passive in your demand. Ah, o Jezu, jak ja... Ej, a czy to nie robił mnich? Taki... Dobra, nieważne. Taki jeden z Mortal Kombat X na Androidzie miał taki, powiedzmy, combo właśnie, jak ten Kung Lao. Nie wiem za bardzo, co ma robić to taki piorun w górze, co on tak przyzywa jakby. Może to ma jakieś konkretne znaczenie, ale nie wiem. Ale też może nie! Ojej, co on go tak... Co? Kurde! No bezczelny, no! Wypieprzaj, idiota! Suka! Damn night! Jego X-ray nie jest najpotężniejszy, ale... No, ale jest epicki na pewno. Dziwna muzyka się włączyła. W ogóle, co to za diaboliczna muzyka? Tak jak z jakiegoś takiego horrorystycznego placu zabaw, znaczy z takiego horrorowego miasteczka wesołego. Co, brzydka muzyka. Nie wiem, taka demoniczna. Nie pasująca zupełnie do tego klimatu. Kurde, ale idiota bije, ale on bije. A. O kurde, Kung Lao, wypieprzaj. No, człowieku. Czy to jest trudno powiedzieć wypieprzaj? Czy trzeba ci mówić 5 razy? No tak. Super! Kurwa.
Gwoździarz jeden. Mam to w dupie. Nie ogarniam ruchów Raidena, no. Co ja mam na to poradzić, no. W ogóle go nie ma. Znaczy... Kurde, skąd z tym rzucaniem, człowieku? Dla ciebie to jest śmieszne. Bo dla mnie nie. Raiden's wins. Teraz bum, a no iść! Super. Znowu ta diaboliczna muzyka, no wypierniczać z nią. Ona jest jakaś chora. Super. Koniec. Po tobie, chłopcze. No teraz Kungla, nie Kungla, tylko Liu Kang. This is not your destiny, Liu Kang. More visions, Raiden? Do you still see the future? The visions are gone, but I know what should be. I was put here by your hand. An accident, which haunts me to this day. I should thank you. You freed me. The elder gods you blindly serve. I will help Shinna end their rule. Okay. Więc walczymy z kolejnym naszym, nie wiem, przyjacielem, niby, kto kiedyś był nasz przyjacielem, czyli Kung Lao. Nie Kung Lao, tylko Liu Kang. Buzie. Buzie. No kurde, ja go chciałem uderzyć. To bezczelny. Ammonite! Przemysł za prześwietlenie poziom drugi? Też bardzo epickie. Wow! Tak, Kung Lao to po prostu dusza szybkości. Zginąłem, super. Kurde. Spintalaj, człowieku. Kurde, jaki on jest trudny. Ale on jest naprawdę trudny. Ale on jest... co za... O kurde! Kurde, no zostaw mnie, człowieku! No jak można bić tak długo? O matko! Koniec! Dobra. Zginął. Jeszcze ostatnia runda. Znaczy ostatnia, no... druga. Kurde, on... Myślałem, że on jest na całą planszę. Kurde, nie ma już tego mnicha. Tutaj się laguje. Znaczy laguje, no. Okej, wykorzystałem z elementem tego dzbana zniszczenie. Oho, ho, 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 ho. O matko. No. Zwłaszcza, że to jest druga runda i może być problem. Albo raczej na pewno jest. Zajebiście. Zajebiście. Kurwa.
super. Okej. Okej, nareszcie, nareszcie. Co ona z nim robi? Fuj. Say, Shinnok. We have battled for eons, Raiden. Now, finally, it ends. Wiesz, nieciekawie, zdecydowanie. O matko, o, te, nawet do świątyni Sub-Zero dotarło. Even now, others come to defeat you. Rozdział 11. Jerky Bridge. We'll enter the Sky Temple from the terrestrial entrance. Why not go straight there? It exists in a different quantum state, slightly out of phase from our reality. It can't be reached by conventional means. What? It's just us. No one's coming to help. We either pull this off. We will get it done. By the... What is that? Don't know, but it's headed right for us. Oh, their gods have mercy. Buckle up, people. I gotta put her down. Looks like the temple entrance is 15 clicks that way. Moonlight walk in the woods. Another time, it'd be relaxing. I wouldn't have pegged you for outdoorsy. My mother and I live near a forest a lot like this. Really takes me back. After we wrap this up, we should go. Fuck me. We're grounded. That shockwave fried the leads. Then let's get going. We're almost out of time. Oh, nie, Kotol Kahn. What are they doing here? Looking for the amulet, I bet. We have to tell them about Shinnok. Call a truce. Bring them to me!
Or not. The woods. Come on. Jackie, look out! You hurt him? You answer to me. Okej, więc następnym razem będziemy walczyć Jackie Bridge i to już będzie przedostatni rozdział w tej grze, ale tak czy siak mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!